Naja Jacks powróciła. Hurra! Naprawdę nie ma to jak dostać sporą dawkę optymizmu na sam koniec oglądania Monday Night Row. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lesiu z Attitude Polska, a oto kolejny odcinek WWE Shortcut i się pomówimy sobie o Monday Night Row z dnia 11 września 2023 roku. Lajkujcie, subskrybujcie, wspierajcie kanał Attitude, piszcie w komentarzach jak wam podobała się tygodniówka, a my lecimy na show, które rozpoczęliśmy od wyjścia main event Jaya. Uso bardzo ładnie nas wszystkich przywitał, ale zanim zdążył powiedzieć cokolwiek ciekawego, to na arenie pojawił się Kevin Owens, który powiedział, że być może sami Cię lubi ale ja Cię nie lubię i większość Locker Roomu Cię nie lubi, ponieważ podczas swojej kariery, podczas ostatnich paru lat zrobiłeś kilka no niezbyt dobrych rzeczy, więc będziesz mieć dosyć ciężko, żeby w tym Locker Roomie się odnaleźć. E, I wtedy na arenie pojawiło się Judgment Day, którzy powiedzieli, że tak naprawdę to oni lubią Jaya i dla niego drzwi Judgment Day zawsze są otwarte, że jeśli tylko będzie chciał, to nie ma problemu, może do nich dołączyć. E, a zobacz, jak tu Dominik fajnie się u nas rozwinął. Ty też możesz się rozwinąć, e, jednak Jay chyba nie był tym, Zbytnio zainteresowany. Następnie Priest powiedział, że Ej, mieliśmy chyba dzisiaj walczyć razem z Owensem i Zaynem. A dlaczego tutaj nie ma Zayna? A Owens mówił, że dzisiaj Zayna nie będzie. I chwała Bogu, bo jakbym musiał widzieć kolejne starcie Judgment Day kontra Kevin Owens i sami Zayn. To obejrzałbym, bo pewnie nie byłoby to najgorsze ringowo, ale jednak ostatnimi czasy chyba dosyć często widzieliśmy to zestawienie, więc może zróbmy trochę przerwy. E, ale tak czy inaczej, Jay powiedział, że dobra, skoro nie ma samego, to ja ci chętnie pomogę i udowodnię ci, że warto mi ufać. E, I po reklamach dostaliśmy właśnie starcie Jay Uso i Kevin Owens kontra Judgment Day. Walka była całkiem dynamiczna, myślę, że głównie przez to, że nie było żadnego budowania do hot-taga, tylko jednak cały czas były zmiany e, i to wszystko ładnie, płynnie przechodziło z jednego spotu na drugi. Jednak no jeżeli ktoś ogląda wrestling dłużej niż Tydzień, no to mógł się spodziewać, do czego zmierzamy, jeśli chodzi o końcówkę. Czyli wiadomo, Judgment Day raczej nie przegrają, bo tutaj chyba zapomniałem wspomnieć, ale Judgment Day reprezentowali Balor i Priest, czyli mistrzowie Tag Team, więc trochę słabo byłoby ich podkładać nieco ponad tydzień po tym, jak te tytuły wygrali. Dodając do tego fakt, że Jay Uso w tej walce próbował udowodnić, że warto mu ufać, e, no to wiadomo, jak to się skończyło. Jay przez przypadek trafia z super kickiem Owensa, co wykorzystują Judgment Day, Kut Degra raz, dwa, trzy i mistrzowie Tag Team a po walce Owens, no jak możemy się spodziewać, no nie chcę za bardzo słuchać wyjaśnień od Jaya. Szkoda, że podczas tej tygodniówki w ogóle nie wspomnieli o tym, co w zeszłym tygodniu, czyli, że faktycznie jakaś gwiazda z Raw będzie musiała przejść na SmackDown yy, i zakładam, że no prędzej czy później to się stanie, ale jednak no fajnie by było, jakby to było takie kontynuowane z tygodnia na tydzień, a nie, że dobra, wspomnieliśmy o tym raz, a przypomnimy o tym za pięć tygodni. Naprawdę WWE często lubi robić takie rzeczy, więc no w tym przypadku proszę, nie róbcie. Miss Skłaszuje Tozawę przed jego walką z LA Knightem na SmackDown. Chyba nie ma nic tu więcej do dodania. Teraz kilka wywiadów, na początku Byron Saxton z Raquel Rodriguez, która mówi, że o dzisiaj nie będzie Dominika, to ona sobie ogarnie, Tom Rhea Ripley i będzie nową mistrzynią i w ogóle wszyscy będą się cieszyć. A potem Jackie. Chyba tak się nazywa ta pani. Yy, miała wywiad z Shayna Bezler, gdzie zapytała się o jej zeszłotygodniowe starcie z Zoe Stark. Tam Shaina zaczęła mówić, że no, Zoe jej zaimponowała, bo zazwyczaj od razu wszyscy klepią, a ona jednak wytrzymała. Podeszła do niej Chelsea Green, która już tam coś zaczęła ją bajerować, ale okazało się, że Piper Niven już wróciła, czyli to najwidoczniej nie była jakaś poważna kontuzja, choroba, czy cokolwiek to było, co ją wykluczyło. No i później na tygodniówce będzie właśnie starcie na Bader kontra Chelsea Green, ale wcześniej celebracja pobicia rekordu przez najlepszego, największego, najprzystojniejszego mistrza interkontynentalnego w historii, czyli oczywiście. Huntera. Tak w sumie to chyba powiedział mniej więcej to, o czym ja wspomniałem wcześniej, że nigdy nie było i nigdy nie będzie tak dobrego mistrza interkontynentalnego jak on, że on w ogóle wzniósł ten tytuł na wyżyny i gdy tak kontynuował, na arenie pojawił się Chad Gable, który powiedział, że no w zeszłym tygodniu mieli totalnego Bengera i szanuje Guntera, bo faktycznie jest on chyba najlepszym mistrzem interkontynentalnym w historii, tylko jest jedna rzecz, która nie daje Chadowi Gable'owi spać i jest to fakt, że po tej walce... Ej, jego córka płakała i on nie może nigdy więcej do tego dopuścić więc nie wie kiedy to będzie nie wie jak do tego dojdzie, ale kiedyś otrzyma jeszcze jedną walkę o tytuł interkontynentalny i tym razem Gunter nie ma żadnych szans Gunter trochę go obśmiał, ale powiedział że w sumie jesteś dobrym zawodnikiem bo no mało kto dał mi takie wyzwanie jak ty w zeszłym tygodniu, ale mimo wszystko jesteś beznadziejnym ojcem i to doprowadziło do Brawlu, no ale z racji na to, że Gable był sam a w ringu było całe imperium no to wiadomo było jak to mniej więcej może się dla Gable'a skończyć, gdyby nie to, że na arenie pojawił się jego przyjaciel Otis, jednak no, nadal było dwóch na trzech, chociaż w sumie Otis poradził sobie zarówno z Kaiserem, jak i Winchim. no ale Gunter... Gunter to Gunter. E, no i tak sobie Imperium ich obijali, 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 aż w końcu na arenie pojawił się ze wszystkich osób Tomasa Ciampa i to on odgonił ostatecznie Imperium, e, co później doprowadzi do six Tag Team meczu na tygodniówce. Jeśli chodzi o story Gable kontra Gunter, to faktycznie zrobiłbym tutaj jakąś przerwę, żeby nie było tak, że Gable z Nikon dostaje kilka title shotów, tylko faktycznie fajnie by było, jakby był jakiś turniej. Pamiętam jak w zeszłym roku było coś takiego jak Smackdown World Cup i tam właśnie nagrodą był shot na tytuł interkontynentalny, to mogłoby być coś takiego i wtedy dopiero Gable dostaje szansę. A jeśli gdzieś pomiędzy będzie tutaj starcie z ciampą, no to jeszcze staniemy powtóreczkę z takiej walki Gunter kontra Ciampa na Stand and Deliver kilka lat temu. No ja się nie obrażę. Drew McIntyre kontra Xavier Woods. Jeśli kogoś interesuje, dlaczego ta walka się odbyła, poza tym, że dwa tygodnie temu McIntyre rzucił w Xaviera krzesłem, no to na zapleczu mieli oni dosyć dużą sprzeczkę, przez to, że Xavierowi nie podobało się to, jak McIntyre e, zwracał się do jego przyjaciela Kofiego Kingstona w zeszłym tygodniu, no i tam insynuował, że tak naprawdę McIntyre zazdrości Kofiemu, bo ten wygrał tytuł mistrzowski przed całym stadionem, a on był głównym mistrzem, kiedy nikt tego nie widział. E, tak czy Raczej starcie mi się dość podobało, w sensie fajnie, że McIntyre aktualnie jest w tej swojej bardziej agresywnej wersji. Wiadomo, nie jest to jeszcze stuprocentowy hillturn, chociaż wszystko na to wskazuje i może będziemy musieli pójść z tym hillturnem w inną stronę. Bo jeżeli ktoś śledzi, e, powiedzmy, stronki internetowe, no to aktualnie Riddle jest zawieszony, bo tam była sytuacja z lotniskiem, no, ktoś go molestował czy coś takiego. Tak czy inaczej, teraz Riddle przez kilka tygodni nie będzie, a że on jednak no, był tym tak takim partnerem z McIntyre'em, to myślałem, że właśnie McIntyre sturnuje na na no skronie Maridla to trzeba zrobić to jakoś inaczej. Tak cianczej wygrywa w tej walce, która była bardzo dobra i bardzo polecam, żeby ją obejrzeć sobie w wolnym czasie. Co zrobić, kiedy masz taką gwiazdę jak Cody Rhodes i nie masz zielonego pojęcia, jak ją wykorzystać? Spraw, żeby pojawiła się na arenie. Niech zrobi swoje super wejście. Niech pani śpiewają jego film song. Niech weźmie mikrofon, powie: What do you guys wanna talk about? I want to talk about Jay Uso. A następnie pojawia się Dominik z JD McDonagh, tam coś tam zaczyna gadać, jakieś pierdoły. Ostatecznie Cody wykonuje dwa crossroads na jednym i na drugim i tak się segment kończy. Czyli no nie wiemy co chciał powiedzieć o tym Jayu. W sensie co go Wstrzymywało, żeby ponownie nie wziął tego mikrofonu, no poza tym, że musiał zdjąć marynarkę, żeby ponownie wziąć ten mikrofon i powiedzieć to, co miał powiedzieć na samym początku. Co w się, sensie, co, powiedział, Aj, zmarynowałem te półtorej minuty. No to już nie powiem, co miałem na myśli. Poczekam jeszcze 7 dni, wtedy dopiero powiem. Głupota, gupota w czystej postaci. Na zapleczu spotykają się Drew McIntyre z Jayem Uso. No i Drew zaczyna, że co, teraz mam udawać, że nigdy nic się nie wydarzyło? A Jay tak, a Drew nie. W przyszłym tygodniu mamy walkę ze sobą. A Jayna to ok. W sensie, no, być może tak ta wymiana tutaj nie wyglądała, no, ale tak czy inaczej, w przyszłym tygodniu Jay Uso kontra Drew McIntyre, już nie mogę się doczekać. E, a tymczasem w starcie Chelsea Green kontra Shayna Baszler, no i jak można było się spodziewać, Shayna przez większość walki ma przewagę. Tam raz Piper e, pomaga Chelsea uciec z ringu, e, ale mimo wszystko, no, Shayna wygrywa dosyć szybciutko. E, po walce ma miejsce właśnie atak Piper Niven, ale na arenie pojawia się Zoe Stark, e, no i zapewne doprowadzi to do powstania. Nowego taktimu, być może nowe mistrzynie. I jednak, jak sobie pomyślę o tych tytułach, ja nawet nie wiem, czy do WrestleMania bym zdążył wrócić względem tego, kto był ostatnimi mistrzami. No bo dobra. Jest teraz tamta Spiper. Wcześniej była Chelsea z Sonią, które wygrały. Odką to wygrały? A, Rakel z Leaf Morgan, dobra. No to one wygrały na Money in the Bank z Shayną i rondom. Ale już na przykład nie wiem z kim Seyna i Ronda wygrały. Chyba tam był wakat też po Rakeli Leaf? I nie mam pojęcia z kim one wygrały. A ja kurde omawiam praktycznie każdą tygodniówkę. I ja nie pamiętam, kto miał te tytuły. A co dopiero ktoś inny ma pamiętać? Jesus Christ, zakopmy te pasy. Wynietka, szcińska na Kamury. No, jest on całkiem cool, jak przez ostatni miesiąc. E, no, i potem na arenie pojawił się Sef Rollins, który powiedział, że. No, Nakamura przed chwilą nazwał mnie tam manipulatorem, oszustem i tak dalej, i tak e, dalej. No, i powiedział całą swoją historię, że na początku chciał, żeby ktoś z góry mu pomógł. Potem próbował przypodobać się publiczności. Potem stał się mesjaszem, ale na końcu zdał sobie sprawę, że. No, po prostu musi być sobą i jest sefem freaking Rollinsem, i za to wszystko tego kochają. A potem powiedział, że dobra, w zeszłym tygodniu Nakamura nie chciał ze mną walczyć, ale pewnie przez to, że na payback dostało ode mnie spory oklep, więc no teraz odpoczął tydzień, więc może walczyć. Wtedy Nakamura pojawił się na Titan Tronie, okazało się, że na zapleczu zaatakował Rikoszeta, więc no miał już w tym tygodniu swoją walkę, a jeśli chodzi o challenge Sefa, no to odmawia. W sensie. Jestem w stanie zrozumieć, jakie są motywacje Sefa, że cały czas chce walczyć z tym Nakamurą, no bo jednak nie zdołał wyjść z areny na tym payback. Ale myślę, że całkiem śmieszne by było, gdyby na przykład Sef w tym tygodniu miał promo, że no w zeszłym tygodniu byłem pełen emocji od razu pogali, no i chciałem ponownie wyzwać na Nakamurę. Ale wiesz, Stoszyńskę, w sumie to przegrałeś, więc nie, nie, już nie będzie żadnego rewanżu. I wtedy Nakamura miałby taką minę, co tu się wydarzyło? Chociaż, no wiadomo, by to przedstawiło Nakamura jak debila, no ale to story jest trochę debilne, no bo tak w zasadzie, no to Nakamura nie ma żadnych argumentów za tym, żeby stoczyć ponownie walkę z Rollinsem, więc to tylko przez to, że Rollins jest tak wspaniałomyślny względem na kamury, że w ogóle ten ma jeszcze jakiekolwiek szanse, żeby zdobyć to mistrzostwo. Segment, który całkiem mnie rozbawił, czyli Finn Balor spotyka Jaya Husso na zapleczu i mówi, a ja wiem, co ty zrobiłeś podczas tej walki tam, wink, wing, że oj, przypadkowo uderzyłem tego Kevina, o Wensa. Ogólnie Jay ma totalnie w dupie, no i potem film wymienia, że Priest jest Twoim dużym fanem, ja jestem Twoim dużym fanem, Dominik jest dużym fanem, w ogóle Jay ma to totalnie gdzieś. A potem film mówi, Ria jest dużym fanem, a Jay, Ria? No, no tak, Ria też jest fanem, więc a my Jay wiemy, my to wszystko widzimy. E, tak czy inaczej, drzwi dla Jaya, jeśli chodzi o Judgment Day, zawsze są. Otwarte, no a tymczasem Six Men Team Match Imperium kontra Alpha Academy i Tomaso Ciampa e, chyba najlepsza walka na tygodniówce, w sensie miło ogląda się Six Men Team mecze. W których nie ma Judgment Day, i nie to, że mam coś do Judgment Day, po prostu ostatnimi czasy było zbyt dużo tego typu pojedynków, więc była to miła odmiana. Było kilka takich naprawdę high profile momentów, na przykład face-to-face -face Gable i Guntera naprawdę wywołał sporą reakcję wśród publiczności. Otis zrobił swoje typowe stopy. Wait, what not? Co ja powiedziałem, spoty, Tomasa Ciampa no, ostatnimi czasy zapominamy, ponieważ zbyt rzadko jest w telewizji, ale jest on naprawdę wyśmienitym wrestlerem, więc no tutaj to pokazał. No i ostatecznie to właśnie Alpha Academy wraz z Ciampą wygrali po tym jak Gable zapiął Ankle Locka, tam Gunther chciał przerwać tą dźwignię, ale Ciampa zopał go w crossface, więc no Kaiser musiał klepać. Czy to był Vinci? W sumie wszystko jedno, co to ma za znaczenie. Face'owie wygrywają. E, na zapleczu Tiffany Straton sobie rozmawia z Becky Lynch, bo jutro na NXT będzie waleczka o tytuł NXT kobiet, no i tam Becky Lynch będzie sobie walczyć. I main event, czyli starcie o tytuł World Heavyweight. To chyba się nie nazywa World Heavyweight, tylko po prostu World Women's. Tak czy inaczej, Rhea Ripley kontra Raquel Rodriguez. I powiem wam, że nawet w porównaniu do Payback, to tutaj jednak w walkę się wkręciłem. I się dobrze bawiłem. Nadal oczekiwałem ciut wyżej, jednak Tutaj była taka walka, że wie fajnie. W sensie fajnie widać, że i jedna jest mega mocna, i druga jest mega mocna, wszystkie pokazują swoje dobre strony yy, i oglądało się to ogólnie bardzo, bardzo przyjemnie. A, no i do końcówki, do końcówki, gdzie Rakel wykonuje powerbomb na RI na krawędź ringu. No i Ria się wrolowuje, sędzia tam na nią patrzy, czy wszystko jest ok. Yy, I wtedy od tyłu Rakel atakuje Naya Jax. Kto? W 2023 roku chcę powrotu na Ajax. Napiszcie w komentarzach. Założę się, że pod tym odcinkiem będzie rekordowo niska ilość komentarzy, ponieważ absolutnie nikt nie chciał tego powrotu. No, tam potem wrzuca tą rahel do ringu. Ria wykonuje Reptile oraz 2-3. Nadal jest mistrzynią, więc no spoko. No i po walce ma miejsce jeszcze atak, właśnie na RI przez Naye. Tam siada na niej, miło dla RI na pewno. W ogóle czy ona tam nie trenowała z Charlotte, czy ona nie miała schudnąć, w ogóle tego nie widać. Myślę, że powtórzę się z tym, co było w okolicach Royal Rumble, bo na chyba na Royal Rumble w tym roku w ogóle powróciła, nie wiem czy ktokolwiek o tym pamięta. Tak! Teraz mi się przypomniało, że ona wyszła z numerem 30, ale zanim w ogóle Counter się rozpoczął. Tak czy inaczej, tam był taki jednorazowy występ. Teraz zakładam, że skoro pojawiła się na tygodniówce, to jednak będzie ona się regularnie pojawiać. I... No już, no już nagrywałem, kiedy jeszcze na była na tygodniówkach i powiem szczerze, nie tęskniłem. Nie tęskniłem ani trochę. I myślę, że mało kto tęsknił, więc po co ona jest? Zakładam, że znalazłoby się z 10 bardziej utalentowanych zawodniczek z większymi gabarytami niż na Jax. No ale ona jest kuzynką Deroka, więc, no jest kuzynką Deroka. No, i najpewniej doprowadzi to do starcia na pay per view Ajax Contrary RPO Tytuł Womens, Hurra! Naprawdę nie mogę się doczekać. Szczerze. Absolutnie szczerze. Więc to było e, Row. Jakby je tu sobie tutaj ocenić, no, e, było całkiem, całkiem. Chyba szósteczka poleci. Dałbym 7 albo 8, gdyby nie to, że pojawiła się Ajax. i no, nie jestem zbytnio z tego powodu zadowolony. W ogóle było to ostatnie RAW, ostatnie w ogóle show chyba WWE pod taką pełną kontrolą McMahonów. Już teraz po tej tygodniówce WWE przechodzi w 100% do Endeavoru, więc zobaczymy czy będzie jakaś różnica. Trzeba obejrzeć najbliższe SmackDown. I nie wiem co będzie z przyszłotygodniowymi odcinkami Shortcut, bo mnie na 100% nie będzie i na 99% nie będę w stanie nagrać tych odcinków ale zapytam się chłopaków, może uda się załatwić zastępstwo. E, tak czy inaczej, e, przed zakończeniem chciałbym jeszcze podziękować wszystkim naszym wspierającym, czyli Sigismund Dijkstra, MPG, Czarek Czarek, Michał Matyjewicz, Piotr Kopiec i Paweł Płatek. Jeśli ty również chciałbyś zostać wspierającym, to w tym miejscu bardzo serdecznie cię do tego zachęcam. Lajkujcie, subskrybujcie, Mówi do was Lesiu i słyszymy się już wkrótce. Cześć!